Hejka, hejka, witam się z Wami bardzo serdecznie, jestem Marta i Mikołaj, którego znowu obudziłam. Normalnie rozmawiamy cały czas, ale jak powiedziałam hejka, hejka, to już się obudził. My właśnie jesteśmy w trasie do Katowic, do Royal Dental. Także dzisiaj prawdopodobnie będę robiła zdjęcia aparatu na zęby, ponieważ jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to będę zakładała aparat na zęby i będzie to aparat Invisalign, czyli taki, którego nie widać, nie ten taki metalowy, no a samo leczenie ma trwać 1,5 roku. Także dzisiaj się wszystkiego dowiemy, chyba za 2 tygodnie od dziś miały być pierwsze nakładki, to Wam wszystko pokażę, natomiast i pokażę Wam też wizualizację, jak to wyglądać ma i jak wygląda teraz. Także nie mogę się już doczekać, zobaczymy wszystko na miejscu. Ja Wam gdzie to jest, co to jest, adres i numer telefonu dodaję w opisie filmu, bo wiem, że takie pytania będą. Zdecydowałam się właśnie na to miejsce, ze względu na to, że Was pytałam na Instagramie i bardzo często ono się pojawiało w wiadomościach i w odpowiedziach na pytanie, że bardzo wiele na przykład Waszych dzieci decydowało się na aparat właśnie tam, Was samych na aparat właśnie tam, więc stwierdziłam, że pójdę za pozytywnymi opiniami, no i dlatego ostatecznie zdecydowałam się na to miejsce, a jak to tam wygląda, no to Wam już wszystko pokażę, także jedziemy, trzymajcie kciuki, bo jedziemy wszyscy w trójkę. Mam nadzieję, że Mikołaj będzie tak grzeczny jak ostatnio. Obiecujesz mamie? Chyba nie może obiecać. No, to do zobaczyska już na miejscu, a aktualnie mamy korki, koreczki, koreczunie. Stoimy i jeszcze sobie chyba postoimy, nie? Chociaż tutaj poprzednim razem też było ciężko, jak żeśmy jechali, bo tu jest jakieś zwężenie chyba. Spóźnimy się na pewno. Spóźnimy się? Mhm. Ma Pan ochotę jeszcze na mleczko? Nie? Na chrupka? Pan jest trochę zmierzły, bo wychodzą mu zęby. 2 jedynki z góry. Także dzisiaj cały odcinek w temacie zębów. Natomiast Mikołaj bardzo dobrze sobie z tym radzi. Gorzej radzą sobie z tym rodzice. Natomiast jest bardzo chłopak dzielny. Tak, Miki? Już kupiliśmy mu jakiś żel taki, wiecie, znieczulający. No ale nie chcę tego nadużywać i to już w takich naprawdę hardkorowych sytuacjach, gdy widzę, że... Wzięłam, zabrałam go ze sobą. Mówisz... Okej. No też nie chcę go nadużywać, więc jak tylko wyjdziesz, to go nasmaruję. Całego. I siebie też to nasmaruję. Co tam masz ciekawego? Sameczek z bluzy? Och, łobuzie, łobuzie. Dojechaliśmy, także Mikołaj idzie na spacer z tatą, a ja idę działać. Zakładać. No, będzie śliczna. Dobra, to są zdjęcia po to, żeby widzieć też efekt taki zewnętrzny, tak? Tak, tak, żeby widzieć efekt zewnętrzny, ale żeby też pan doktor mógł podczas planowania widzieć odpowiednie zęby. Możemy przed nas zrobić jakąś sesję. Nie, zawsze wyglądam jak kartofel, nie? Najpierw patrzą do mnie. Dobra. Pierwsze dziecięcie. Właśnie to widziałam u Was na stronie, dlatego się nie ustawiam. Najpierw będzie bez uśmiechu, także stanę sobie prosto. Zamknięte usta po prostu. Tak, 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 na razie tak naturalnie. Mhm. Czekaj, czekaj, ładnie się ustawię, żeby nie było. Może będzie po prostu śmiechem. To szeroki uśmiech. Mhm. I teraz bez uśmiechu. I bokiem do mnie, twarzą do tej ściany poproszę. I też będzie zdjęcie bez uśmiechu. Mhm. Taka chwilę jeszcze. Może być z uśmiechem. No, nie, ja zawsze mogę cieszę za bardzo. To jest najgorsze, jak człowiek chce się potem uspokoić, się nie da. I teraz szeroki uśmiech. Aha. Co ja robię? Dobra. To. O nie! Teraz mamy takie rozwieraki. One będą już schylać policzki. Ojej. Ja założę, otworzę guzie szerego, proszę. Aha. I przysadzi sobie zęby. Okej, może sobie poprawić, jak coś napisuje. I ja to trzymam, tak? I sobie trzymać, ja dokładam trochę światła. To jest najgorsza ta rzecz. I zagryź tak jak są zagryzane, na boki sobie rozgryźć. Teraz bokiem troszeczkę w tą stronę i prawą ręką jak najdalej do ucha odchylić policzek. Tak. Dokładnie. Aha. Mhm. I druga strona w ten sam sposób. Dobra, można sobie wyciągnąć. Teraz tą drugą, szerszą stroną jeszcze będziemy zakładać. Ja oczywiście pomogę za chwilę. Jeszcze tak, tak samo. Mhm. Aha. Okej. Okej, ja dokładam jeszcze lusterko, więc otworzyć szeroko, nie zagryzać. Ja się to będę trochę opierała, więc może to być mało przyjemne. I sobie tak troszeczkę otworzyć. Tak, dokładnie. I dać sobie głowę do góry. Dobra, nie można wyciągnąć i z tych zdjęć może wszystko. Ok, już sobie brodę można. Ten element ma dwa takie zagłębienia. Do góry i na dole. I tak w miarę możliwości. Możesz mieć problem, żeby sobie tego nie zagryźć, ale... Ale jest szopnąć sobie tam, żeby żeby wpaść, no to troszeczkę na cofnę. Okej. Aparat się będzie kręcił wokół ciebie. Ja wychodzę, za chwilę wracam. Powodzenia. Będę mieć na kamerze też, więc spoko. To jest takie wszystko szalone. Nie? A ty masz to na co dzień, przepraszam. To nie, tak. To akurat to zdjęcie jest super. Bo właśnie jak powiedzmy, że taką zwykłą panoramę, to na co dzień widzimy, nie? No. Śmieszne te zęby mam. Czego się tak ten... Kurwa, każdy jest plombowany, ty. No. Tylko się trzymają te, które są krzywe. Przody, no. Jesus. Boże, one aż tak idą do przodu? To są moje zęby? Tak, to są siekacze, no. Ja wyglądam jak... Oglądałaś Stranger Things? Nie. Ale zęby te sieczne też tak wyglądają, że tak jakby szły. Dotarłam do chłopaków i było ciężko. No jak jest na rączkach, to jest bardzo miło. Aha. No ja już jestem po wizycie. Ale jak damy go do wózka, to zobaczysz, że płakał jakby go obdzierał. Wczoraj też nie chciał w wózku siedzieć. Dałeś tacie wciery. Byliśmy tam po tym osiedlu pochodzić w wózku, zjadł trochę bułki. Kupiliście bułkę? Tak. ale trzeba iść do Lidla kupić coś, jak coś. Zapłaciłaś? Tak, w pierwszej kolejności. Pamiętajcie? Tak. Tak? Pamiętaj, że nie zapłaciłaś? Tak. Co ty gadasz? No, pierwsze co weszłam, to płacę za to, co zapomniałam. Mikołaj, co byś sobie zjadł? Patrz, mleczny deserek, tak. Robiliście prześwietlenie? Tak. Mam nagrane. Jakie mam krzywe zęby. Wyglądam jak ze Stranger Things, taki wiesz. A to ci z korzeniami zrobili? Wszystko. Każdą plombę było widać. Znowu się wstydziłam. Ja się dzisiaj cały dzień wstydzę. Ja nie wiem dlaczego. Pata ten. Jaki ładny. Nie pociągowy, gdzie pociągowy taki koń. No nie? Odłóż? No. Pociągowy koń? Ojej, widać, że to jest taki fest konik. No nie? Ale jakie ładne te koniki tu są. No. No nie? Nawet ma siutka i jajka. Przestań, nie, jaki stary. No Mikołaj robi. Patrz Mikołaj, jakie to są zabawki. Same chłopczyki. Nie mieli odlewu na kobiety. Nie zjedź. Zostań. Matko.